Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Okazało się, że mamy pewien problem. Redstone. O, 7 nie. 7 nie. Więcej, 64. No dobra. Okazało się ogólnie, że wyprzytykaliśmy się z redstone'u i to w bardzo dużych ilościach. To jest raz. Dwa. Chodzi o to, że na obecną chwilę mamy następujące rzeczy. Tu mamy Magma Crucible, w którym za chwilę ten cały redstone będziemy przetapiali na płynny redstone. Konfiguracja oczywiście także tu jest wylot, a tu będzie wlot do Fluid Transposera. O! Tak, dobra. I ogólnie tak. To Steam Dynamo wypruwa z siebie flaki. Zasadniczo. Ten destylator też wypruwa z siebie flaki. Aczkolwiek dziwne, że tak słabo. Natomiast ten destylator już z siebie wypruł, skończył się etanol. Skończyły się kaktusy, słuchajcie. To jest, co? O, dziura. Polecia. Zapomniałem zatkać. Dobra, nie zauważyłem najwyraźniej. Skończyły się kaktusy. Najwyraźniej ta farma nie jest wystarczająco wydajna, żeby napędzać te fermentery w stopniu w takim, jaki bym chciał. To w sumie nie jest dobre. Nie jest fajne i no kurczę, będziemy musieli albo dostawić drugą taką farmę tych kaktusów, albo tą powiększyć parę razy. Jakby coś, jakby się ktoś zapytał, to tak, to mamy miejsce gdzieś tam tą stronę i tak, nie mam pojęcia, czemu mam skórę Steve'a. No okej, wracając do tematu. Zostawimy ten cały redstone, niech on się tutaj przerabia, bo będziemy go potrzebowali do zrobienia paleniska do bojlera wysoko, znaczy bojlera na paliwo ciekłe ogólnie. Czy to będzie wysokociśnieniowy? Chyba raczej tak, a to z uwagi, kurde, co się stało, nie mogę deszczu wyłączyć. Options. In the world. Nie. Hidden, shown, hidden, nie. Co to jest? Gdzie jest ten? No i plugins, cheat mode. Dobra, kurczę, trudno. Będziemy się musieli przez deszcz przemęczyć, bo na razie nie wiem, zginę mi te guziki, nie mogę ich znaleźć. Wracając do tematu. Teraz, co ja miałem zrobić i zapomniałem. Nie. Tak, nie, inaczej. Teraz mieliśmy zrobić zbiornik na biopaliwo, które już tam gdzieś będzie. Tylko będzie to zbiornik buildcraftowy. Tak. Ten taki prosty, zwykły BC, o taki, tak, bo moim zdaniem będzie wystarczająco fajny, a że i tak nie będziemy go nigdzie ciągali ze sobą, to tam sobie, co nas to boli, prawda? Więc takich zbiorniczków będziemy potrzebowali łącznie 4. To jest 4, to jest kilka wiader, oby. Chociaż z drugiej strony, wiecie co, nie jestem wcale pewien, czy on ma aż taką dobrą pojemność. Tak czy inaczej, jeszcze weźmiemy coś, jeszcze weźmiemy fluidakty, tylko one są jak zwykle w skrzyni, która nie jest połączona z systemem. Zrobiłem ich trochę więcej. W międzyczasie się przestraszyłem, że mi się wykraszowała mapa, więc ją cofnąłem o parę godzin. Coś się wysypały ID-ki, nie wiem. Więc to się jakieś dziwne rzeczy działy. To jest empty. A, bo nie podłączone jest do zasilania. Dlatego jest empty. Tak, bo w międzyczasie się jeszcze okazało, że jak są destylatory obok siebie, to się crashuje interfejs, jeżeli się go otworzy. Ale nie tu mieliśmy pójść. Chcieliśmy pójść piętro wyżej do miejsca, w którym będzie stał nasz boiler. Myślę, że cała produkcja i magazynowanie tych żałosnych tutaj EU będzie odbywała się w tym miejscu. Tutaj będzie boiler, czyli musimy jeszcze jeden zbiornik w taki oto sposób przerobić. Tu natomiast będzie on od spodu się dzielił na dwa i żeby nie skłamać, paliniska w tych boilerach będą gdzieś tu.
będą gdzieś w tych miejscach. Natomiast z tej strony będziemy mieli doprowadzoną do tych samych palenisk wodę, żeby nam to wszystko nie wybuchło. I chyba nawet zrobimy to od spodu na obecną chwilę, bo tak. Dobra, i to w tej chwili działa. Para natomiast będzie wyskakiwała górą. Być może w którymś momencie się zdecyduje na powiększenie tego bojlera do jednego dużego, ale według moich szacunków para z dwóch małych industrialnych bojlerów, czytaj tych wysokociśnieniowych, powinna być wystarczająca do zasilania powiedzmy czegokolwiek. Nie? Tylko jeszcze jest kwestia taka, że nie jestem pewien, czy z tego zbiornika będziemy w stanie odpompować przy pomocy tylko i wyłącznie nasadki tego oto etanola, czyli to paliwo. Dobra, mam zainstalowane, mamy tutaj zainstalowane już Steam Dynama. Pytanie, czy one się będą chciały otworzyć? Nie, chyba pustą ręką. O, dobra, enabled low, pompujemy, etanol, tutaj dokładnie to samo. I ta rura, którą tu poprowadziłem, powinna w tej chwili sprawić, że będzie się wlewało nasze piękne żółciutkie, no żółciutkie to nie, pomarańczowe, tak, pomarańczowe paliwo do zbiornika. No niestety widać na załączonym obrazku nie jest tego w tej chwili dużo, więc będziemy musieli siedzieć i czekać i tak, tu jest około 5 jader, to mało. Szczególnie, chociaż na każde palenisko bojlera na płyn wchodzi bajla empty czyli tu chyba będzie trzeba zrobić jednak dźwignię, co sobie nie, za wysoko będzie sobie trzeba zaznaczyć. I od razu może przerzucimy w tym momencie również rurę w sposób taki, żeby to było wygodniejsze. O, taki oto sposób. I teraz tutaj będziemy mieli dźwignię z tym paliwem, które to się będzie pompowało. No, ale na razie nie, nas nie stać, nie mamy wystarczającej ilości kaktusów. Czyli to powiedzmy, że kłania się rozbudowa farmy. Bo farma zboża na razie sobie daje radę bardzo dobrze. I pomimo tego, że rośnie o wiele wolniej niż kaktusy, to kaktusy wychodzą po prostu w tempie zastraszającym i no i zobaczcie, po prostu nie mamy już biomasy na nic. Tak, to wszystko, co żeśmy zmagazynowali w międzyczasie, zanim uruchomiliśmy, muszę to zrobić podłogę, naprawdę, zanim uruchomiliśmy te wszystkie destylatory, no to niestety okazało się, że już się skończyło. No dobra, cały stack redstone'a. I przytykaliśmy się z energii, a to dlatego, że skończył się węgiel. Więc tak, sami widzicie, jak bardzo potrzebne jest w tej chwili to Steam Dynamo. Również zastanawiam się, chociaż z drugiej strony problem ten powinna rozwiązać ta dźwignia, to od razu ją sobie weźmiemy, bo to jest bardzo ważna dźwignia. Chcieliśmy węgla. No. Szkoda, że koks dla Steam Dynam właściwie jest identyczny z węglem. Bardzo szkoda. No dobra, to najpierw może dźwignię zróbmy, bo i tak jesteśmy po drodze. I ta oto dźwignia, ona nam będzie włączała i wyłączała dopływ paliwa do bojlerów. Z tego co pamiętam, żeby rozpalić taki bojler jednoblokowy, do najwyższej temperatury wystarczy niecałe wiadro. Więc jest super. Może jedno wiadro. Więc jesteśmy i tak będziemy do przodu. Jeżeli będziemy chcieli wyłączyć produkcję energii, również nie będziemy mieli najmniejszego problemu z tym. Węgiel. Miałem wsadzić węgiel. O. No i dobra, teraz to jakoś działa. Tu się będzie dalej topić, tu się będzie dalej przerabiać, mimo to, że nie ma co. Tutaj natomiast będą znajdowały się tak, co najmniej dwa Steam Dynama, które będą napędzały ten cały cyrk. Ale najpierw, zanim to nastąpi, musimy wymienić tego Energy Conduita na odrobinę lepszego. Czyli to na razie wszystko musimy zdemontować. Niestety musimy również wejść pod spód, bo nie wyzbieramy sobie tych pozostałych kawałków. Tak. I musimy to zamienić wszystko na hardened Leadstone Energy Conduit, bo jeden silnik, jedno Steam Dynamo to za mało.
będziemy musieli i zrobić więcej. Dlatego tutaj mamy o taki bajer. Jeszcze tylko pojawiła się właśnie mi teraz kwestia, jak ja, to chyba dwa na środku zrobimy, co w poziomie podłogi. Więc zejdziemy z tym oto rurociągiem, którym będzie w przyszłości szła para tutaj na dół. I to zamkniemy i na razie myślę, to w ten sposób zostawimy. Te dwie maszyny, które tutaj stoją, one tu stoją i tak po prostu tymczasowo. Na górze nie miałem żadnego zasilania, ponieważ pomimo tego, że się zapowiadałem, że zrobię kolejny z tym dynamo, to go jednak nie zrobiłem. Również mam w tej chwili ze sobą tutaj pulverizera, które jakby nie patrzeć też się zaraz przyda, to wyłączmy tą zakładkę, jej nie chcemy, bo w dalszym ciągu produkuje przy jej pomocy tego, nitor, jakoś tak, okej. Czyli tu na razie nic więcej nie jesteśmy w stanie zdziałać, chodźmy w tym momencie na górę. I być... Nie. Przemyślmy to. Liquid Fueled Firebox. Jeden Fire Charge. Czyli jeden Fire Charge, czyli dwa Fire Charge. Ok, potrzebujemy Blaze Powdera. No niestety tutaj pozyskiwanie Blaze Powdera może się odbywać tylko przez Glowstone, jak wszyscy wiemy. Glowstone, bo nie znalazłem żadnej fortecy, a tym bardziej nie mam Blaze Spawnera jeszcze w tej chwili. Również będziemy potrzebowali węgla zwykłego i flint. Flint? Jeszcze sobie sprawdzę. Flint, search, o. Flint, nie. Nie to okno. Liquid Fueled Firebox. W tej chwili... nie, Gunpowder. Gunpowder. Wszystkie dropy z mobów są tu. Gdzieś. I prochu powinniśmy mieć przynajmniej troszkę. W tej chwili teraz pozostaje jeszcze nam zrobienie ze... goddammit. Nie mamy stali. Blast Furnace. Żeby zrobić Blast Furnace'a, i tak potrzebujemy w sumie Blaze Powdera, żeby zrobić Magma Crema. To tak, to może na początek zdecydowanie zajmiemy się produkcją Blaze Powdera, które zamienimy w Magma Crema i w Fire Charge'a jedną sztukę. A dopiero potem zajmę się produkcją Blast Furnace'a do produkcji stali, której i tak będziemy potrzebowali co najmniej, żeby nie skłamać, 4-8 sztabek minimum do zrobienia jednego bloku boilera wysokociśnieniowego, czyli cięcie. Oj, powiem wam, wiecie co, trochę chyba jestem zawiedziony. Co prawda nie jestem tak naprawdę przekonany, dlaczego aż tak bardzo. Chodzi o tą farbę kaktusów. Z jakiegoś powodu jej wydajność jest, no, nie powiedziałbym słaba, ale zła. Nie. To potrzebujemy wrzucić tutaj. I tych styl gotów będziemy potrzebowali dosłownie kilka. Nie jestem pewien. Dobra, wrzucimy powiedzmy jeszcze tyle. Tak? Okej, dobra, niech się mieli. Jak to się tutaj teraz ma? Dobra, niech się prasują, będą nam potrzebne. Whatever. Zejdźmy na dół. Jeśli chodzi o cały ten mój tutaj destylator, znowu zbliżyłem go do jednego, bo doszedłem do wniosku, że wydajność i tak jest żałosna, wbrew pozorom. Energia się już kończy na tyle szybko, że nie chce mi się więcej tego węgla tutaj wykładać. Tak przyniosłem sobie monitor na dół, żeby mieć dostęp. W tej chwili farba kaktusów została powiększona przeze mnie do
no dwa razy tyle. Niestety nie wiem, co się z nią dzieje. Wydajność jest strasznie słaba. Te kaktusy spadają dość rzadko. Coś tam spada, więc to działa, ale nie jest to w takich ilościach, w jakich bym chciał. Więc no, nie ukrywam, że tak jak powiedziałem, jestem trochę zawiedziony. Wydawało mi się, że kiedyś taka kaktusowa farma trochę lepiej się sprawowała. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Być może coś uległo zmianie dawno, dawno temu i ja o tym zapomniałem. Być może na przykład, znaczy to w sobie jest, myślę, istotna rzecz, że w momencie, kiedy te kaktusy rosną i są zbijane, czasami spadają na kaktus obok i się niszczą. No i jestem prawie pewien, że też połowę, powiedzmy, kaktusów w ten sposób tracę, ale i tak ta wydajność jest jakaś taka, nie wiem, napiszcie, co myślicie na ten temat. Na pewno sukcesem okazało się używanie kompostu. To jest rzecz, którą warto według mnie w tej chwili kultywować. Inna sprawa, że zrobienie farmy takiej innej. Myślę tutaj głównie o... odpaliliśmy, dobra. Myślę tutaj głównie o rozwiązaniu z forestry. Właściwie nie jestem wcale pewien, czy by się wbrew pozorom sprawdziło. Musiałby to policzyć. Teraz mamy prawie pełen zbiornik tego naszego biopaliwa, więc myślę, dobry. Możemy sobie spokojnie zacząć teraz bawić się właśnie w bojlerowanie. Na początek liquid można zrobić palenisko, liquid fuel firebox, bo takie właśnie mieliśmy od początku w planach i tak, wiedziałem, że się przydadzą steel plate, furnej, fire charge wiadro i dwa razy krata, więc kratę mamy. Tak, furneja nie mamy, ale mamy dużo kobla, z którego bez problemu możemy takiego zrobić. Przydałby się również wiadro, paket, dwa fire charge. I to właściwie na razie tyle, bo więcej nie będziemy potrzebowali. Teraz potrzebujemy tych steel plate'ów. Dobra, to sobie możemy wyłączyć. Jasne, nie stracę, zrobimy sobie jeszcze jeden. No, dopompuj się. Okej. Szkoda paliwa. Zróbmy teraz palenisko. Dwa. Krata. Najpierw furnej. Tak, konkretnie dwa furneje, bo przecież gdzieś to musi być spalane. Dobrze. Tak. Krata przez środek, mamy dwa paliwiska i również dwa bloki, nie stank wall, tylko high pressure boiler. O, w ten sposób, też dwie sztuki. I teraz co następuje? Dobra, myślę, że możemy to spokojnie już podłączyć. Kwestia jeszcze tylko taka, że na początek, bo tutaj jeszcze nie mam oczywiście podłogi i tak dalej. Na początek postawiam tylko jeden. Musimy zobaczyć, jak bardzo zużywamy biopaliwo. Prawda? W tej chwili mamy 20 stopni. Odpalamy. 16 wiader się mieści. Na jeden taki tutaj zbiornik chyba przypada 10. I patrząc pod kątem, ile zajmuje wydestylowanie takiej ilości, niestety obawiam się, że będziemy mieli z tym duży problem. W każdym razie jedno wiadro, wystarczy, żeby taki mały boiler rozbujać do momentu, kiedy zaczyna produkować parę. Więc przynajmniej tyle, będziemy do przodu. Na szczęście możemy już od razu to wszystko podłączyć do zasilania, te rury zdjąć, bo już nie będą nam potrzebne, od kiedy silniki będą chodziły na parze i teraz to się jakoś będzie kręcić. No niestety, tak jak powiedziałem, problemem wbrew pozorom nie jest ilość energii, problemem jest zdecydowanie ilość kaktusów i tego nie za bardzo jesteśmy w stanie przeskoczyć. W tej chwili powiedzmy, że zrobimy tak, to podniesiemy,
bo widzicie, już się para produkuje, tak? I ona się zbiera i za chwilę będzie wysyłana i to raptem jedno wiadro zajęło, nawet się jeszcze nie zdążyło spalić. Drugi boiler bym owszem też postawił, ale właśnie. Musimy to odrobinę zmienić, ten tutaj układ w taki sposób, żeby mógł tym troszkę bardziej sterować. O, czyli czy chce mieć jeden boiler, czy chce mieć dwa boilery, bo to musi niestety oszczędzać paliwo, przynajmniej na razie. Przynajmniej do momentu, kiedy nie wpadnę na pomysł, w jaki sposób to troszkę uskutecznić. No niestety tym razem, w tym sezonie trochę sobie strzeliłem w nogę, wywalając kilka modułów, które były dość przydatne. Aha, no tak. Nawet nie mam w ogóle co kombinować w ten deseń, bo pomyślałem, że mogłem zacząć hodować pszczoły z forestry i zacząć mutować drzewka i wymutować sobie drzewko i zrobić sobie znowu farmę na żółwiu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, nie. W tym sezonie nie chcę w ogóle takiej farmy. No tu się wszystko przerobiło. Miło. Tu też. To od razu można wyjąć. Dobra, nie. W tym sezonie takiej farmy nie rozbujam. Prędzej będę próbował faktycznie zrobić farmę to taką forestrową. Po co ja to wywaliłem? Firebox. Pressure boiler. To już możemy właściwie postawić. Dlaczego tego nie zrobiłem od razu? Nie chciałem tego robić wcześniej, bo miałem tylko jedną dźwignię do włączania paliwa, ale w tej chwili to już mamy dwie dźwignie, więc sobie możemy to spokojnie tutaj umieścić i się w ogóle. Shit. Cholerne bugi. Tak, i z jakiegoś powodu nie mogę przełączyć się w cheat mode w Ney, żeby to teraz naprawić. Options. Inventory. World. Global. World. Global. Nie. Ney plugins. Kurczę, no nie pamiętam, czy to było po prostu. Trudno, skraftujmy sobie jeszcze jeden Liquid Fuel Firebox. To jest denerwujące trochę, takie małe bugi. Fire charge, bucket, bars, steel. Teraz tylko pojawił się następujący problem. Dlaczego nie mamy w tej rurze pary? To jest fluid ethanol, to podłączyłem do złej. I teraz. Hop, kurczę. To jakaś głupota. Muszę tu zrobić podłogę, bo się człowiek zatłucze własną pięścią. No i co? No i dobra. Para wchodzi do układu. Teraz to powinno działać. No niestety te fluidy są kapryśne trochę. Najpierw musi być to, co pompują, potem dopiero je trzeba podłączyć, inaczej gubią. No niestety wygląda to tak, że dwa silniki nie są tutaj w stanie działać. Jednocześnie, powiedzmy, że jeden musimy wywalić w tej sytuacji. No i jeden coś nam produkuje jakąś energię. Więc niby jest dobrze. Niestety kwestia jest taka, że jest tego za mało, mimo wszystko. Jeszcze tak próbuję to policzyć. 8. Bo jeden silnik robi 8 MJ/TIC, fermenter potrzebuje 16, destylizer 16, to jest zdecydowanie za mało na obecną chwilę. I jeszcze pojawia się kwestia związana z tym, że. No, chodźmy tam zobaczyć to tam. Jeszcze raz ten boiler. To, że niestety farma biomasy jest za mała. Jest za mała, jest mało wydajna. Mógłbym w tej chwili podłączyć jeszcze dodatkowo ten boiler, drugi. Ale zobaczcie, co się wtedy dzieje z naszym metanolem. No to
To jest koniec. Ja tu naprawdę parę godzin spędziłem czekając, aż się ten zbiornik napełni. No i w tym momencie to jest no, jedna wielka porażka. Więc myślę, że na obecną chwilę w ogóle nie mam co zostawiać tego włączonego. To nie ma najmniejszego sensu, bo po prostu nie starczy nam, nie starczy nam wachy. Nie starczy nam wachy na utrzymanie tego całego systemu. Będzie trzeba wykombinować albo sposób na zwiększenie wydajności tych kaktusów. Nie chcę budować tej farby wielkiej na 100 na 100 kratek, tylko po to, żeby mieć biopaliwo, bo to nie ma sensu. No owszem, wszystko w Minecrafcie można zrobić gigantyczne, żeby mieć więcej zapasów, ale to przecież nie na tym polega. Będę musiał zdecydowanie wykombinować coś lepszego pod kątem pozyskiwania właśnie biomasy. Dobra, zobaczmy. Biomas. Tak, biomas bucket. Squeezerze. To nas nie interesuje. Fermenterze nas interesuje. I ogólnie tak, możemy sadzonki w różnych ilościach z kompostem albo z fertylizerem. Co to było? Nie, to jest jakiś honeycomb. No to nas tak. Niby miód podnosi trochę wydajność, ale tak to ciężko. Squeezer. No niestety, to nie ma innego sposobu na robienie biomasy. Czyli być może musimy zakręcić się znowu za zrobieniem farmy drzew, z której będziemy pozyskiwali sadzonek sporej ilości do napędzania tego całego cyrku. No niestety jedyna normalna sensowna farma, którą możemy zrobić w ten sposób, jest oparta albo na żółwiach, albo na farmach z forestry. I to niestety nie jest fajne i nie za bardzo mi leży. Przynajmniej tym razem, w tym sezonie 3-7 technomaterii. Ale w dzisiejszym odcinku dość tego biodalenia z mojej strony. To już będzie wszystko. Dajcie znać, jeżeli macie jakiś dobry pomysł, jak to rozkręcić trochę bardziej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!